Witam Państwa serdecznie. Dziękuję Panie Przewodniczący. Mam nadzieję, że tych konferencji zmiany rządu za dużo nie będzie w najbliższej przyszłości. Bycie prezesem takiego klubu jak Wisła Kraków to jest ogromny zaszczyt, ale i ogromna odpowiedzialność. Ogromny zaszczyt, bo to jest klub, który przez ostatnie 12 lat praktycznie zdominował polską piłkę nożną. Jest to klub, który ma olbrzymie tradycje. Z drugiej strony jest to klub, który stawia przed każdym prezesem zarządu, przed każdym trenerem, przed każdym dyrektorem, przed każdym pracownikiem absolutnie duże wyzwania i obowiązki. Klub, który w końcu posiada to, co marzyłem w pierwszych 5 latach swojej prezesury, posiada środek do tworzenia wielkości tego klubu, czyli stadion. Stadion jako miejsce, gdzie nie chodzi tylko i wyłącznie o generowanie przychodów, jak to się mówi, kreowanie produktu, ale na pewno chodzi o to, że ten klub będzie miał w końcu arenę, gdzie będzie mógł pokazywać to, co potrafi. Klub, który ma arenę, dzięki której będzie można rozgrywać widowiska piłkarskie, które zapadną w pamięci. I klub, który ma arenę, dzięki której kibice będą mogli oglądać mecze w komfortowych warunkach. Kibic jest częścią klubu i kibic musi mieć takie warunki, jakie ma wszędzie dookoła u nas, w centrach handlowych, kinach, niczym to się nie różni. Klub wymaga na pewno wielu decyzji, wielkiej pracy, powiedziałbym nawet nieorganicznej, bo na to jest trochę mało czasu, ale rzeczywiście pracy takiej dynamicznej, pewnej poświęcenia, żeby odbudować swoje struktury, żeby stworzyć struktury, które zarządzania sportowego, czy zarządzania marketingowego, czy zarządzania marką. Marka Wisły jest marką absolutnie z stuletnią tradycją, jest absolutnie marką bardzo ważną i samą sobie posiadającą niesamowitą wartość. Naszym zadaniem jest stworzenie pewnego symbolu też Krakowa, bo kiedyś pamiętacie Państwo, zbudowałem sklep, który to dzisiaj stoi i to był jeden z pierwszych sklepów, albo pierwszy z kontenerów składających, bo przecież nie można było inaczej. Teraz jest miejsce na sklep, który ma kilkaset metrów i sklep i muzeum plus tour, który będzie udostępniany wizytującym, będzie jedną jakby z kanonów wycieczek do Krakowa. Wawel, Rynek i Stadion Wisły. Jest czym się chwalić. Wisła Kraków ma niesamowitą legendę, historię. I do tej historii tutaj chciałem też nawiązać parę słów. Ja sobie nie wyobrażam, żeby taki klub dotychczas, sam przyznaję też, nie było warunków, powinien prowadzić politykę historyczną. Musimy nawiązać do czasów nawet przedwojennych, o ile to jest możliwe, bo nie wiem, czy jeszcze żyją jacyś piłkarze, ale musimy zacząć nagradzać ludzi Wisły, Wielkiej Wisły na tym wielkim stadionie i to będziemy robić. Będziemy sukcesywnie to robić. Tak, żeby każdy, kto włożył w serce w tą Wisłę, był doceniony. Ja nie mówię tylko o piłkarzach, mówię o piłkarzach, o trenerach, o pracownikach. Ludzie poświęcali życie temu klubowi i to trzeba absolutnie pokazać i nie wiem, wznieść koszulkę pod trybuny, niech ona wisi jak w takiej galerii sław. Będziemy budować coraz szerzej tą strukturę scoutingu. Scouting jest najtańszą formą pozyskiwania zawodników, oprócz oczywiście szkolenia jeszcze piłkarzy młodych, ale jeżeli chodzi o scouting, to musi to być prowadzone w sposób rzeczywiście profesjonalny. To nie może być tak, że oglądamy zawodnika na YouTubie, jak słyszę gdzieś tam, czytam o jakichś klubie to robią. To jest zawodnik musi być oglądany przez pół roku co najmniej i oceniany i potem finalizowany, jeżeli chodzi o zakup. To jest strategia także zarządzania w ogóle sportem, czyli funkcja dyrektora sportowego i tutaj myślę, że w przeciągu do 2 miesięcy przedstawię Państwu jakieś decyzje dotyczące wzmocnienia działu sportowego poprzez bardzo dobrych fachowców.
rozpoczniemy w niedługim czasie już może nie tyle co badania, ale pewne już działania zmierzające do tego, żeby wybudować centrum treningowe. Mam nadzieję taką, że też powstanie Akademia Piłkarska Wisły Kraków. Jedyną barierą to są miejsca do treningu i tutaj to jest rzecz najważniejsza, to jest właśnie te centrum treningowe. To są wszystko słowa, oczywiście kiedyś Państwo zweryfikujecie mnie za nie, ale na końcu zawsze jest wynik sportowy. I to jest klub sportowy, to jest przedsiębiorstwo, ale to jest klub sportowy, więc jeżeli planujemy cokolwiek, to i tak cezurą tych naszych działań jest wynik sportowy. W przypadku Wisły to jest Mistrzostwo Polski lub awans do Ligi Europejskiej grupowej, czy oczywiście Champions League, najbardziej pożądane. Jeżeli nie będzie tego wyniku, to będzie niedobrze. Dlatego muszą być te wszystkie działania skorelowane i skompilowane w celem osiągnięcia wyniku sportowego. Bo wynik sportowy właściwie decyduje też o wielkości klubu, choć ja czasami się z tym nie zgadzam, bo często praca ta organiczna w tych w zarządzaniu sportowym, scoutingu, w centrach treningowych, to spowoduje za jakiś czas pewne zyski. No ale dzisiaj jest tak, nie inaczej. Wisła jest skazana na to, żeby walczyć o mistrzostwo i Champions League. No i my jesteśmy tego świadomi. Ale jeżeli chodzi o zewnątrz, to pierwsze moje decyzje to jest oprócz takich rozmów, które mamy dzisiaj do wieczora i jutro rano, ale jeżeli chodzi o zewnątrz, to idziemy razem z prezesem Wilczkiem na spotkanie do Urzędu Miasta celem omówienia spraw najbardziej pilnych związanych z stadionem. I ja byłem raz na stadionie przez kilka godzin. Ja jestem absolutnie pragmatykiem, a nie teoretykiem i wiem, że jest kilka rzeczy, które trzeba absolutnie omówić jak najszybciej, ponieważ czasu jest bardzo mało i to jest pierwsza moja taka zagraniczna wizyta, jeśli mówimy w tej konwencji takiej. Oczywiście, że warianty jakby zarządzania stadionem, wariantów jest kilka, ale my wybierzemy taki wariant, który będzie na pewno dla nas korzystny. A korzystny jest wtedy będzie, jeżeli klub będzie miał wpływ na przynajmniej na przychody z dnia meczu, prawda? Czyli przy generowanie wszystkich przychodów z tytułu rozgrywania meczu, począwszy od biletów, karnetów, sklep, muzeum, poprzez skyboxy i tak dalej. Jeżeli chodzi o bilety, karnety, to oczywiście, no niestety muszę przyznać, że to jest za późno, generalnie za późno, ale jeszcze jest troszeczkę czasu, dlatego będziemy pracować po kilkanaście godzin dziennie, żeby przygotowywać, mam nadzieję, że to się uda, akcje promocyjne, które zachęcą kibiców na przychodzenie. To nie jest łatwa sprawa, to jest 33 tysiące. Pamiętamy, że w Krakowie mamy dwa kluby, w innych miastach jest jeden, więc tamte miasta mogą się chwalić zupełnie innymi być może wynikami, ale Wisła ma taką markę, że mam nadzieję, że frekwencja będzie duża. No wie pan, jak się pisze budżet, ja tam jakiś piszę budżet sobie, to się sprawdza, pisze się negatywną, bo zasadą budowania budżetu jest negatywne. Ja przyjąłem negatywną, może to jest optymistyczne, 23 tysiące, prawda? Około 70% to jest negatywne, ale pamiętam mecze na Wiśle, gdzie było po 16 tysięcy, więc myślę, że to nie będzie jakiegoś problemu. Mam nadzieję, że będzie pod 30, to byłoby optymalne. Naszemu prezesowi nie brakuje entuzjazmu. To byłoby wręcz zbrodnią ograniczać go w możliwości realizacji tych wszystkich celów, które tutaj podjął, więc nie dość, że jego kompetencje będą bardzo szerokie, to jeszcze jako rada nadzorcza, a jestem przekonany, że i w imieniu właściciela mogę to powiedzieć, że będziemy go z całą mocą i stanowczością wspierać we wszystkich działaniach.